Ej, ej, a co jeżeli wampiry żyją wśród nas, tylko nie są specjalnie straszne, i dzisiejszy świat jest bardziej dla nich trudny do zrozumienia i to my możemy się śmiać z nich, a nie oni z nas? I co jeżeli oni nie pasują do naszego świata i zrobiono z tego cudowny serial na podstawie jeszcze lepszego filmu Taiki Tiego z 2014 roku? Haha, ha, otóż mamy taki piękny serial, co robimy w ukryciu, What We Do In The Shadows. Już drugi sezon wyszedł i dowiedzcie się dlaczego to jest takie cudo i co sprawia, że temat na jeden żart już drugi sezon, nie mówiąc o filmie, robi. He's Co robimy w ukryciu? To był film Taika Waititi, gdzie on też występował, który był jednym z takich wielkich hitów, który wypchnął go z Nowej Zelandii aż do Stanów, aż do Marvela, żeby robić te cudowne nowe rzeczy. To i oczywiście Hunt for the Wilder People. Zatem pomysł był genialny i to, że on jakimś cudem był w stanie sprawić, że żart, bo tak naprawdę, wyobraźcie sobie tą kwestię że wampirów, które głównie kłócą się o to, kto jak sprząta w domu, nie lubią się nawzajem, i to jest bardziej taka komedyjka nieudolnych, nieudolny, nawet nie tyle nieudolnych. Wampirów, które tak hmm, nie pasują na dzisiejszego świata, bo bądź co bądź umarły 200, 300, czy ileś tam lat temu. To jest materiał na Żart Saturday Nightlife, który się kończy, 4 minuty, zapominamy o nim. On to zrobił jako dwugodzinny prawie film Brawa. No, i postanowiono zrobić z tego serial. I tutaj mamy oczywiście wampiry w, w Nowym Jorku, i trzeba to jakoś sprzedać. I pierwszy sezon, tutaj mamy tą ideę. Mamy trzy, cztery główne wampiry. Mamy tak zwanego Familiar, czyli tego opiekuna, i to jest tyle. I oni sobie żyją w Staten Island. Nie są specjalnie straszni, nie zdobyli świata, i powolutku rzucamy im nowe wyzwania. Mamy Kolesia, który był kiedyś super wielkim, panową nad wieloma, wieloma armiami, takim troszeczkę dżingis z Hanem dla ubogich. Mamy babkę, która ileś tam set lat. Mamy ziomka, który jest mega zarozumiały. No i mamy Giermu, który jest ich takim posłuszką, który zawsze chciał być wampirem, takim oj, oj ale jest takim przede wszystkim nerdem, który, na którym się wszyscy wyżywają. I mamy najlepszą postać sezonu, i to jest w ogóle najlepszy pomysł, jaki można było zrobić, że a co jeżeli wampiry energetyczne i wampiry emocjonalne to także wampiry. Haha! I oni się razem kumają i w ogóle. I mamy Colina Robinsona i chyba za każdym razem, gdy w tym serialu pojawia się wspomnienie do niego, to jest Colin Robinson. Nikt nie mówi do niego typu, cześć Andrzej, cześć Colin, cześć Robinson, tylko... Colin Robinson, który jest energetycznym wampirem, który żywi się chodzeniem po biurach na przykład i gadaniem do ludzi. Wszyscy znamy kogoś takiego, który Cześć, wiedziałeś, że i ty zasypiasz i umierasz, i on się żywi tą energią, i jest prawdziwym wampirem. To w ogóle był pierwszy pomysł dodany, który dla mnie pokazał: okej, okay, to nie będzie tylko głupi serial, gdzie się będę śmiał, że oni, o tutaj kogoś zabili, tu krew, wszystko. Tylko, że będzie tu coś więcej. I z każdym kolejnym odcinkiem tego serialu, to są po 20 minutowy taki cudowny sitcomik, zauważyłem lepszy rozwój i budowanie świata, żeby to nie było tylko, e, e, tylko powtarzanie tego samego gagu, tylko rozwijanie postaci. Ponieważ jeżeli nie mamy fajnych postaci, które śmiejemy się z nich, ale potrafimy się z nimi chociaż trochę utożsamić, to nie wytrzymamy, to ten serial nie wytrwa. I Nando, który jest tym największym, wiecie, no, motherfuckerem, jest tak naprawdę troszeczkę kością, który lubi coś przytulony, który jest, który jest takim dobrym Trochę e, jokiem, czyli tak jak mamy w, na uniwerku, mamy tych wielkich bydlaków, którzy grają w futbol i najczęściej wszystkim by pierdzielili, ale tak naprawdę są dobre chłopaki i chcieliby tam, wiecie, okazuje się, że lubią pieski i tak dalej. To jest właśnie Nando i z każdym odcinkiem poznajemy bardziej, że on z jednej strony oczywiście króli w ogóle, ale jest bardzo taki fajny, taki miły ziomek do przytulenia. Nadia okazuje się, że po prostu męczy się z tymi facetami i z tym toxic masculinity, i z tymi kutasami wszędzie i ona będzie najchętniej pogadała i ma taki współczucie dla kobieta. I tego, jak one nie są wyzwolone nawet w XXI wieku. I to jest przecudownie poprowadzone. Z trzeciej strony mamy Laszlo, który jest grany przez Mataberry, którego możecie grać znać z The IT Crowd, tego najgłupszego, najbardziej beznadziejnego szefa. I tutaj gra trochę podobną rolę. Jeżeli chodzi o postać, która nie jest rozwinięta, która opiera się na tym: Jestem arogancki, myślę tylko o swoim Kutasie, to on. To on, zdecydowanie. Tyle że, tyle, że Matt Berry jako komik, swoją drogą brytyjski komik, genialnie się w tym sprawdza. I jeżeli coś działa, to po co to naprawiać. Więc to tutaj pasuje, ale znowu, show kradnie Colin Robinson, aktor, którego gra Mark Prokosz, jest po prostu stworzony do grania kolesia w The Office, który po prostu jest kolesiem z The Office. I to jest też przepiękny casting, że nie mamy tu żadnej postaci, która jest Gwiazdą. A jak ktoś się pojawia, kto jest troszeczkę lepszym nazwiskiem, no to szybko go zabijamy, tak na wszelki wypadek, żeby nam nie zaburzył tej pięknej dynamiki. Mamy tutaj zresztą fajne pomysły. Pojawia się prawdziwy wampir, który uważa, że trzeba zdobyć świat. Mamy wampiry z innej części Nowego Jorku, które się dostosowały i które żyją normalnie i dla których ta trójka dziwaków, którzy wciąż mają wielki zamek i tak dalej, są naprawdę dziwaki. To nie są prawdziwe wampiry, bo prawdziwe to się ubierają tak jak my. Wiecie o co chodzi. Więc mamy tego typu różne rzeczy powrzucane. Mamy z przemiany zwykłego człowieka, wampira i tak dalej. Mamy poszukiwania przecudowne: poszukiwania dziewic i prawiczków. To jest jedna z najcudowniejszych rzeczy, jak gdzie można szukać dziewicę i prawiczków, i tak dalej. Mua! złoto, ale to był pierwszy sezon. I dla mnie, ja muszę przyznać, obejrzałem pierwszy sezon. Opowiedziałem... Ja nie wiem, nie, nie chcę powtórki w drugim, bo dostałem naprawdę fajne zamknięcie, świetny serial, fajne pomysły. Na domknięcie pojawił się Taika Waititi, pojawiła się, pojawiła się Tilda Swinton, pojawił się genialny e, oczywiście Wesley Snipes przez coś w stylu Skype'a. Przecudowny żart. Oczywiście był Machete, te też jest wampirem i... W pewnym sensie myślałem, ok, domknęliście, zrobiliście przepiękne crescendo, czy jakolwiek się nazywa, nie róbcie drugiego. Ale HBO mówi, robimy drugi serial. I oglądałem kilka pierwszych odcinków i muszę wam powiedzieć, że zrobili najlepszą i najmądrzejszą rzecz, jaką mogli, żeby serial wprowadzić w całkiem inny kierunek i żeby rozbudowywać ten świat i sitcom nie był tylko, znowu śmiejemy się, że wampiry są głupie, znowu śmiejemy się, że wampiry uprawiają seks. Nie! Wprowadzili... Genialne rozwiązanie dotyczące gier. Jeśli jeszcze nie widziałeś żadnego odcinka, to nic wam nie spoiluję. Nie martwcie się. Ale tym rozwiązaniem jest to, że po pierwsze poszerzamy świat o. Większą ilość wampirów i większą ilość ludzi, którzy mogą zagrażać. O Vampire Hunters. Pojawiają się w drugim sezonie Vampire Hunters i jeden z moich ukochanych, ukochanych, najbardziej na świecie aktorów komediowych, Craig Robinson, koleż, który, który też m.in. Brooklyn 99 jako Doug Judy, ale to jest cudowny komik, który tutaj w kolejnej roli wraca. Swoją drogą to jest facet, który także w The Office się pojawił. To jest komiks, który jest wszędzie. Jedna z tych mord, nawet jeżeli nie znacie nazwiska, to z na pewno mordę kojarzycie bez dwóch zdań. Zatem sam pomysł wprowadzenia tych łowców wampirów i znowu zrobienia tego. Zrobienia twistu. Ja znowu nie, b... nie chcę wam zdradzać, ale to nie są. To, czy... to nie są Wesley Snipesy, tylko to są. Tacy jacy by byli właśnie w Staten Island. To jest przecudowne, bo znowu nakręca nam dodatkowe elementy e, komedii. Swoją drogą, pierwszy odcinek drugiego sezonu, gdzie mamy naszego Harry'ego, Hali i ten koleś, który grał w szóstym zmyśle, który naprawdę jako dorosły aktor sprawdza się w malutkich rolach gdzieś tam, e, gdzieś tam jest wpychany i się bawi, i się bawi swoją postacią. Uwielbiam to, że on jako aktor nie utknął, tylko że może się bawić troszeczkę takimi drugoplanowymi, dziwnymi rolami, bierze je. E, od lewa i do prawa. I tutaj Rulkę ma cudowną na jeden odcinek. Zatem wyraźnie widać, że w drugim sezonie mamy więcej znanych nazwisk, które się pojawią tylko po to, by umrzeć albo żeby powiedzieć cześć i spierdzielić. Co mi się podoba, bo nie próbują zabrać nam światła z tych naszych najważniejszych postaci. No i ta chemia dzięki temu zaczyna się rozbudowywać. Coś się dzieje z tymi wampirami, coś się dzieje z Craigiem Robinsonem, coś się dzieje z Giermu, i to jest właśnie. Plusem, który sprawi, że moim zdaniem drugi sezon może sprawić, że ja będę chciał obejrzeć trzeci. Ale warto zapytać, dlaczego serial odnosi sukces po tym, jak film odniósł sukces? Przede wszystkim dlatego, moim zdaniem, że osoby odpowiedzialne za film zostały przy produkcji. Serialu. Jermaine Clement oraz Tajka Waititi dalej są producentami. Jermaine Clement także zajmuje się też chyba reżyserią i też pomagają przy procesie pisania. Tajka sam zdradzał, że on pisze pewne elementy serialu. Może nie jest kredytowany jako scenarzysta, ale bierze w tym udział i faktycznie pomaga twórcom. To jest ogromnie ważne. Druga sprawa, to moim zdaniem jest to, w jaki sposób kręcenia humoru wybrano dla serialu, który w filmie niekoniecznie się sprawdzi. Ten, ten schemat, to jest oczywiście schemat The Office, który Ricky Gervais pokazał, że może być zrobiony genialnie, musi być robiony z odpowiednim wyczuciem i tutaj moim zdaniem to wyczucie jest, gdzie zdajemy sobie sprawę, że kamery są. To jest jedna z ważnych rzeczy. Tutaj mamy świadomość i postacie wiedzą, że ktoś kręci serial o nich. Czyli jest ten element, ten serial dokumentalny, oczywiście, jest ten element tego, że oni patrzą w kamerę i opowiadają, i mają te spotkania. Jest dokładnie The Office, ale nie The Office amerykańskie, moim zdaniem, tylko bardziej europejskie, bardziej brytyjskie. I to właśnie. Ja muszę przyznać, że oglądałem te pierwsze odcinki, chciałem sobie sprawdzić, kurwa, na pewno reżyserzy, scenarzyści wszyscy brytole, patrzę, nie. Byłem zdziwiony, bo byłem przekonany, że to jest w 100% brytyjski humor, bo tak bardzo to do mnie trafiało. Było tak bardzo dużo elementów tego, tego bardzo niekomfortowego uczucia, ponieważ to, na czym najlepiej działa humor brytyjski, kiedyś Ricky Gervais o tym mówił, że on opowiada o ludziach, którzy myślą, że są ważniejsi niż są. I o tym zderzeniu z rzeczywistością, czyli o tej przerwie pomiędzy tymi dwoma elementami. I tak troszeczkę tutaj jest. Właśnie to rozbicie pomiędzy tym, te, to, to, co myślę o sobie, a to, co naprawdę jest, jest, generuje mnóstwo naprawdę cudownego żartu, ale żartu niekomfortowego. W The Office ono było czasem brytyjskim, czasem aż za bardzo. I, i, I nasz zresztą ten, ten Live on the Road, czyli ten film pełnometrażowy um, o przygodach Brenta, Davida Brenta um, z The Office, grany właśnie przez Ricka Jerweysa. Ja obejrzałem to i byłem, i naprawdę, siedziałem tak, bo to było tak niekomfortowe. To była cudowna komedia, ale była tak niekomfortowa, bo, bo, bo ciężko się, ile można się śmiać z faceta, który nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo przegrywa. Ale pojawia się ten moment, że on zdaje sobie sprawę, i tak dalej. Nawet jeżeli to go nie zmieni jako człowieka, i tutaj też to jest, oni zdają sobie sprawę w pewnym momencie, no ta różnica jest, ale wciąż musimy próbować grać i tak dalej. I to chyba jest najlepsze w tym serialu, że. Mimo wszystko, ja tutaj wciąż śmieję się z tego, z tego, z tych snów o wielkości, z tych marzeń o tym, żeby być kimś większym niż jestem, a tak naprawdę moim zadaniem jest, wiecie, chcę być królem wampirów, a jednym z problemów, jaki mam, to to, że wdepnąłem w gówno moim płaszczem i ciągnąłem gówno przez 10 bloków na moim płaszczu i cały płaszcz jest głównie. I to jest cudowne, to jest esencja całego serialu. Zatem, what we do in the shadows, co robimy w ukryciu, zarówno film polecam, ale dzisiaj gadamy o serialu, jak i cudowne półtora sezonu, bo tylko tyle obejrzałem na HBO GO. Ale dlaczego to recenzowałem w ogóle? Ponieważ dostałem takie zadanie od Super Patrona. To Super Patron wygrał to dla mnie, powiedział, oglądał, Wziąłem: dobrze, dobrze. Ponieważ jeżeli dołączycie do Patronów, tu macie linki i oczywiście w opisie także znajdziecie, no to możecie zostać Super Patronem i raz na miesiąc wysłać mnie na coś, czego normalnie bym nie wybrał albo może nie wiedziałem o tego istnieniu, a naprawdę jest bardzo fajnie. Zresztą możecie po prostu mnie wspierać, macie dostęp do ekskluzywnych wideo, do bluperów i tak dalej. Ale ja i tak Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dziękuję za, za suby. Każdy sub się przyda, żeby nas było coraz więcej. I widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.